Cześć, czołem z tej strony Fiszu i witam was w kolejnym odcinku z serii The Sims. No cóż, dzisiaj mam zaplanowane parę rzeczy. Między innymi tutaj jest związane to z choinką i ciastkami. Nie wiem, kiedyś to widziałem na YouTubie, że chyba jak się to postawi, no to tam potem przychodzi Mikołaj w nocy. Nie wiem dokładnie o której, ale no kiedyś tam przychodzi. Nie wiem, czy nie trzeba kominka rozpalić. Chyba trzeba. Także no cóż, no zobaczymy, jak to będzie. Znaczy kominek chyba musi być na pewno, ale czy musi być rozpalony, to nie wiem. Troszeczkę pozarabiałem pieniążków. Co jeszcze się stało? No bo próbowałem, żeby nasi Simowie mogli adoptować dziecko. Niestety się nie udało. Ta gra jest taka porąbana. Na moje nieszczęście. Jak chciałem, żeby mieli dziecko, to tak, tak, co chwila dzwonili z adopcją. No, 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 chcesz adoptować dziecko? Pewnie, czemu nie? A teraz jak chcę, to nie, nie będziesz adoptował dziecka, bo po co ci trzecie dziecko, no nie? Także no niestety tak to jest z tymi Simsami. Kto tam nie śpi, to weź podaj śniadanie. I nie, głąby! A co to? Aha. Już myślałem, że chcecie zjeść. To na jutro. Ej, tam nie narzekaj. Dobra. Jedzcie. Pojedźcie do pracy. Dobra, już nie jedz. Nie jedz. Nie jedz. I nie jedz. Jeszcze co chcę dzisiaj zrobić. Chcę pojechać kimś tam do Abrakadabrowa. Wam po prostu pokazać, jak wygląda to miejsce. Siądziesz ty, czy nie? A także... na wakacje chciałbym pojechać. Pewnie teraz było z adopcją, ale no niestety nikogo nie ma w domu. Dziadek dał mi 100 zł, jej, znaczy Simoleonów. Dobra, także tak, wydalanie. Ty, kątni. Jak to zrobisz, to weź prysznic, ty chopie też weź prysznic, ty weź oglądaj. No nie, znowu się zbugowały te zwierzęta, jo, a tu idzie teraz poczta polska z opłatami. Drogi mi jak, nie wiem, weź pocztę. Zazwyczaj to on robi, ale no i coraz tańsze są te rachunki, nie wiem od czego to zależy. Skorzystaj. Higiena. Prysznic. Nie rozumiem, naprawdę nie rozumiem, dlaczego oni tutaj się załatwiają, a tutaj myją ręce. Naprawdę nie mam pojęcia dlaczego. Tak widocznie jest i tak musi być. Ubi, to już masz zaplanowane, co masz robić. Dziecko też. W miarę. O, ty. Chłopczyk, oglądaj telewizję. Kto tu jest taki najbardziej wyspany? Ty. Więc wezwij taksówkę do Abrakadabrowa. Pojedziesz. Ej, ale śmieszny balon. Linie balonowe Abrakadabrowa. Dziękujemy za skontaktowanie się z liniami balonowymi Abrakadabrowa. Wiatr wieje we właściwym kierunku. Czy chcesz, żebyśmy przygotowali przelot? Oczywiście. Także poproszę przelot. Wyprawa do Abrakadabrowa. Na pewno chcesz opuścić dom, tak. Ej, pokażcie mi to. Ale fajny balon. Ona też może wsiąść? Czy wszyscy jedziecie do Abrakadabrowa? Serio? Jak ja nie chcę was w Abrakadabrowie? Chcę tylko, żeby jeden nie jechał tam. Ale i tak wszyscy polecieli. No super. Tu co to jest? Nawiedzone uroczysko. To jest jakiś dom do kupna. Ogólnie fajny jest tu nawet klimat. Tutaj jesienny, tutaj taki bardziej wiosenny, a tutaj taki bardziej ponury. Górski, cmentarny taki. To w ogóle nie wiem co to jest. Starego luma.
zajazd Alfreda. Wszystko jest jakimiś takimi sklepami czy coś. Ja bym chciał na przykład jechać tu, bo tu ładnie jest. Ale fajny ekran! Ja! Muszę zobaczyć, czy na pewno dobrze nagrywa się. Tak. Fajny jest ten ekran. O, brak odpowiedzi gry. Ale już działa. Okej, a więc tak. Tutaj widzę, że jest jakiś mini golf. Możesz sobie pograć. To jest fakir. Czy zaklinacz węży ogólnie. Odejdź. Nic więcej tu nie można robić, serio? Przejedź się. Dobrze, że nie przeleć się. Haha. Kup popcorn. Wyglądaj. Ej, ćwir. Peniu. Peniu! Peniu, ćwir. A tu jest ta fasola taka śmieszna. Nie pamiętam, co ona robiła dokładnie. Ale coś takiego fajnego dosyć. Przejedź się? Nie przejedź się? Nie wiem, niech ten się przejedzie. To tylko takie coś jest. A ja myślę, że oni tutaj też jadą. Jakoś. Że tu. Oni tylko po tym jeżdżą. Trochę słabo, nie powiem. A nie, jadą też tu. To dobrze. Śmieszne to wszystko. Takie ciekawe. Troszkę dziwne, ale sympatyczne. A ta już skończyła? Ledwo wsiadła i już skończyła? To ta jeszcze do połowy nie zdążyła dojechać. Olol. Co to przeglądasz? Nic nie przeglądasz, okej. I zjeżdżasz. Dziewczynko. Tu w wagonie cudów proponujemy pełen asortyment poza niezwyczajnych produktów pochodzących z najlepszych okazów magicznej flory i fauny. A zatem jeśli szukasz śliny, lamy, magicznych fasolek, poturopuchy, muchomorów lub nawet tylko odrobinę pszczelego wosku, jesteś we właściwym miejscu. Z domem przyjmujemy tylko prawdziwe magimony przy wszystkich transakcjach. Magimony to jest jakaś taka... na waluta? A więc powróciwszy... Chyba zaraz wracamy do domu. No bo nie ma tutaj zwadzo nic do roboty. Tutaj jest ta budka śmieszna. Oni tu nie mogą wskakiwać, bo nie mają tych różdżek i tak dalej. Tych śmiesznych. Nie wiem w ogóle skąd się bierze te... Jak to się nazywa? Magi coś tam. No te takie monetki z tego abrakadabrowa. Co ty w ogóle, gościu, robisz? A, kibicujesz gościowi, który zaklina węże? Nie, no spoko. Zamów taksówkę do domu. Tyle. Tylko tyle chciałem wam pokazać, no bo... sensu nic więcej tu pokazywać. Gdzie on w ogóle wyląduje ten... A tu on ląduje, lol. Fajnie. To leć. A szli. O, serwo. Dzień dobry panu. To tak, weź rozpal ogień. Zanim to robisz, to ja ci jeszcze kupię, tak. Przeciwpożarowy. Na wszelki wypadek, oczywiście. A potem weź śpi. Ty weź... Jedz. Pozmywaj. Czyli podaj obiad. Ty dziecko, weź już śpi, bo jesteś padnięta, ty też śpi. I będzie cacem. Lećcie. I róbcie. No wiedziałem, że zaraz kurde się tu coś zapali, no nie? To było pewne.
Ledwo rozpalił ogień, już się zapalił. Miałbym się jak... Bo kurde! Dobra, to idź kobito do tego panie. Gdzie ty jesteś? Weź się obudź i idź spać. Troszkę słabo z tym wychodzi, więc jak nie można podnieść. Czemu niby? To na razie przewiesimy, żeby się nie zapalało. To. O. Poszła. Aby się nie zapaliło teraz. Ej, halo, a gdzie są ciasteczka? Bo mi ciasteczka, że zeżar. A my jedne. Może teraz się nie zapali. Ten śpi, ta śpi. I ten też. Proszę mi obniżyć to. Nie wiem, czy to jest możliwe, tylko może w jakimś tym sezonie świątecznym może. Nie wiem. Jeśli tak, no to trochę lipa. Nie powiem. Przyjdzie? Nie przyjdzie? Halo? Jest! Przyszedł! Halo! Santa Claus! Mikołaj! Halo! Dzień dobry panu! Pan śnięty. Zeżdżę mi ciastka. Nic nie zostawi. O, z tej strony może. Czy ty coś zostawisz dla mnie? Aha, to fajnie. Po to, żebym się spalił chyba, co? Tu jeszcze kolejne prezenty są. No i papa. No cześć. I się teleportuje gdzieś. Pizdu. I tyle. Dobra, i można już tutaj poprzestawiać. Jak gówna, proszę mi nie rozpalać się w domu, bo zaraz wszystko wybuchnie. Nie jedną taką sytuację widziałem w internetach. Także no, lepiej z daleka mi przy meblach. Tym. Najlepiej to jak ja wam to sprzedam od razu. Bo jednak wolę tego... Nie kusić losu. O. Weźcie mi to, obniżcie. To tam już jest prawie wyspany. Ten jest wyspany i ten jest wyspany. Troszkę nie w sezon taki świąteczny trafiłem, ale no cóż. Taki fajny ten. Taki fajny element gry w Simsy. No i co, żeś otworzył? Nic nie dostałeś? Aha, czyli ten tak właściwie prezydent to było tylko ta wyrzutnia rakiet. No świetnie, no nie no super, przepraszam, ale będę musiał trochę przemieścić mój mikrofon. Moment. O, coś takiego, żebym miał ten, żebym miał po prostu bliżej mikrofon. No nie powiem, ale jestem troszeczkę zawiedziony. Sądziłem, że będzie to trochę więcej niż tylko taka wyrzutnia rakiet, która jest za 90 właściwie dolarów, tam simoleonów. No ale cóż, no nie można mieć wszystkiego, no nie? Potem jak ty otworzysz prezent, to weź skorzystaj. O, jak słodko. A ty weź prysznic tutaj u swojego chłopaka. To źle zabrzmiało, ale okej, okay, dobra. U swojego chłopaka, u swojego syna. O, tak będzie bardziej bezpiecznie. Nie masz co robić, to się wyłączy na sprzątanie.
Idzie? Idzie. I jak wrócą, pojedziemy sobie jeszcze raz na wakacje. Pójdź po taksówkę. Jedź na wczas. O. Dokładnie o to mi chodzi. Aha, że zarobił od dziadka chyba 100. Tego co zdążyłem zauważyć. A więc tak. Ty weź prysznic. Zrób dzieciakom obiad. Ja tutaj poogarniam to. Okej. Energia, moc, energia, amfetamin. I ty się weź umyj. I trochę się pobaw tym. A ty nie masz co robić? Wypij kawę. Nie możesz. Biedne dziecko. Nie wiem co zrób. Rób co chcesz zresztą. Ja ci będę rozkazywał. To ja twój ojciec jestem. Mnie tylko obchodzi ten gościu. Tak właściwie w tej rozgrywce. Ale chcę też poprowadzić życiem innych. Żeby nie było tak, że kurde tylko... tylko nim kurde prowadzę rozgrywkę. Tak, chcę wyjechać na wczas. Wszyscy mam nadzieję, że wyjechali. Tak, najpierw pojedziemy sobie chyba na wczasy do domków. Tych w lesie. Do lasu po prostu pojedziemy. Ej, ale fajna muzyczka. Pa. O! O! Pa. O, a tu można łowić ryby. Fajne. Ale głupota. Nie można tutaj... Dzieciaki nie mogą wędkować. Bez sensu. Ty weź, wypożycz wędkę. Weź tutaj łów. Cokolwiek rób. A, ty jedz. Ty się jeszcze zjedz, bo tam mało co i tak dostajesz tego. Ja tak powiem. A, bo musimy wejść w pokój. Prowadź się. Przystaj. Na drugi dzień pójdziemy ten. Pojedziemy na plażę. O. Pożycz łuk. Jakie to są jeszcze atrakcje? Dla psów, gotów do mycia. Grill. Tutaj na palony z wodą. Nie widziałem tych kanap w tym sklepie. Znaczy w sklepie. Meblowanie, tak? Chowanie. Tu jest ten, ta śmieszna maskotka. A to zawsze było? Kiedy poszliście spać? A... mnie dobrze. Czy ty chcesz mi powiedzieć, że ty z córką śpisz? Jest to co najmniej niepokojące. Weź wstań i idź spać tu. Jak już musisz. Nie ma spania z dzieckiem swoim. No kurde, to troszkę dziwnie wygląda. No a to teraz z synem śpi, no. Czy wam się we łbach poprzewracało, serio? By ze swoimi dziećmi spać? No, nie przesadzajcie, no. Tak, ja tutaj śpię, te se chodzą i kurde, nie wiem co robię. Czy oni coś mogą wypożyczać? Stąd nie mogą. Nie mogą nawet w siatkówkę grać. Rzucaj balonami wodą. Ależ ty jakąś rozrywkę musisz. Zanim będziesz miała rozrywkę,
talerz. No i pożyczę. Skorzystać i też musisz. Dzieciaku? Yes! Aha. On się dobrze bawi, siedząc po prostu i nic nie robiąc. Nie wiem, wyjść. Przejażdżka? Okay. Nie wiem, co ty jadłaś, ale okej. Okay. Można i tak. Ej, gościu. Drużyna B. Rafan. Jak fajnie odbijają. Też mogą? O, mogą. Bardzo. Proszę się ładnie bawić. Chłopaki przeciw dziewczynom. Piłka się tkowa, yeah. A kolejni ludzie przychodzą. Co to jest w ogóle? Łucznik Łukasz. Serio? Czemu on się nazywa Łucznikiem Łukaszem? Ty łama go jedno. Trzeba weź się wyprowadź. Okej. Okay. Nim nie można nic robić. No to no, ciekawie. Weź zamów taksówkę w innym. Oczywiście. Proszę kulturalnie wyjść z tej parceli. Opuścić ją. Gdzie my chcemy jechać? Chodzi o pokaż obszary z jakimś noclegiem. Chyba najbardziej takie opłacane będzie tutaj. Bo tutaj jest wszystko tak właściwie. No to tutaj się przeprowadzimy. Na czas wakacji. Znowu brak odpowiedzi, ale już działa. A ten w piżamach przyjechał. Nie no, świetnie. Tak też można. Weź się wprowadź. Troszkę pieniędzy na tym stracimy, no ale cóż. Patrz. Daj krakersa, okej. Okay. Coś tu ciekawego dają? Po co rzeźba jakiejś Wenus czy kogo tam, nie wiadomo kogo w ubikacji? Nie mam zielonego pojęcia. Aha, tutaj są też miejsca od razu dla dzieci przeznaczone. Mam rozumieć. Też są pomieszczenia? Są, ale tu są tylko dla dorosłych. Aha, tutaj jest podwójny. Tu nawet się pali ogień. Romantiko. Ej, a tutaj... Nie, tutaj były tylko jedne drzwi. Okej, a tu jest... Kto tu jest? Rekin Zębuś. Ciekawie. Dobra. Ktoś... A, nic do roboty. Weź się umyj. Wyśpij. Kobito, skorzystaj i na razie nic, też skorzystaj. Teraz mi to pośniecie. Dobra, co by tu można było robić? Weź zjedź ze zjeżdżalni i popływaj sobie. Bo się nie utopną, nie? Znowu do ubikacji? Serio? Weź się... Coś. Znaczy ja nie powiedziałem, że masz iść spać? Bachorze jeden. Redny. Że ty też. I ty też. Będziecie w nocy sobie latać. Po tym pomieszczeniu. Pomieszczeniu, po tym ośrodku.
wypoczynkowym. I tutaj są w ogóle te automaty śmieszne. One fajne są. Bie. Dobra, niech ona zje. Trochę mało ma jedzenia. Aha, to lody były te takie malutkie. O, umyj się. Korzystaj. I weź... przeglądaj? Nie. I graj. A to tutaj się dostawało te takie śmieszne... pamiątki. O, proszę bardzo, trafiła. Tu co było? Tutaj się napełniało głowę klauna. Tylko trzeba było w tą dziurkę trafić. Ty chłopcze. A tu czaruś jest. Czarujący czaruś. Zjedz. I... znaczy zjedz. Skorzystaj, a najpierw... a potem... zjedz. Ty się... umyj. Wydal. Musisz... korzystaj. Ty natomiast tylko wydaj. Słyszysz? Jak się umyje? Znaczy, Boże, mylą mi się pojęcia. Aż Antek, kurde, rozumiesz, skorzystał. O, o to mi. Co ja tu mam? Klucz hotelowy, okej. Okay. Żeton nagrodo... nagrody. Nagrody. Ty, dziecko, weź tutaj się pobaw. Razem z Antkiem. Przełącz się. Co ty jesteś aż taki głodny, że już musisz iść? Weź graj. Nic wy nie dostaniecie za to normalnie, ja wam to mówię. Hotelowa ta 28 tych żetonów dostała. Nie wiem jakim cudem, okej. Okay. Tutaj laleczka. 5 żetonów. To było takie najtańsze, drewniane... wiórka? Wypchana świnka morska była chyba najdroższa z tego co kojarzę. Dobra, weź nas wyprowadź. Daj krakersa tej Arze czy komu tam. Tylko żeby cię nie udziobała. Czy wszyscy mają wszystko dobrze. Tak mi się zdaje. O, dobra. To cóż. Nie wiem w ogóle jak z czasem stoimy. Więc... chyba po prostu... pojedziemy już do domu. I pewnie... na tym zakończymy odcinek. Tak. Mógłbyś się ubrać chociaż. Okej, no to jedziecie. Jak nie możecie jechać. Tu jest koniec. Jadą? Jadą. Chyba. I... hej! Co jest?